Wiele nowych osób czytających historię z uniwersum SCP czuje się trochę zagubiona. Nie wiedzą, czemu na przykład SCP-173 ma klasę Euclid, a nie Kitter, ani co to w ogóle oznacza. Czym jest personel klasy D? Albo jakie są poziomy upoważnienia? W tym oraz w przyszłych filmach poznacie odpowiedzi na te oraz inne nurtujące Was pytania. Pierwszą rzeczą, na jaką natkniemy się przeglądając obiekty SCP, zaraz po identyfikatorze, jest klasa. Mówi nam ona, jak trudno jest zabezpieczyć dany podmiot oraz jak bardzo jest on niebezpieczny. Wyróżniamy trzy podstawowe klasy obiektów, a najprościej opisać je za pomocą testu zamkniętej skrzyni. Ma on ułatwić zakwalifikowanie podmiotów do poszczególnych kategorii. Jeżeli zamkniesz obiekt w skrzynce, zostawisz go i nic złego się nie stanie, to prawdopodobnie powinieneś mu nadać klasę bezpieczne. Jeżeli zamkniesz obiekt w skrzynce, zostawisz go i nie będziesz pewien, co się z nim stanie, to prawdopodobnie powinieneś nadać mu klasę Euclid. Jeżeli zamkniesz obiekt w skrzynce, zostawisz go i rozpęta się piekło, to prawdopodobnie powinieneś nadać mu klasę Kitter. Opisy klas obiektów celowo nie są szczegółowe. Dzięki temu autorzy mają większą swobodę tworzenia obiektów, którą dokładniej sprecyzowane klasy mogłyby ograniczać. Do każdej z nich możemy znaleźć jedynie krótki opis. Klasa bezpieczna oznacza, że obiekt jest na tyle dobrze zrozumiany, że został całkowicie i pewnie zabezpieczony, albo nie wykazuje żadnych anomalnych efektów, dopóki nie zostanie celowo aktywowany. Tutaj należy pamiętać, że takie obiekty użytkowane w niewłaściwy sposób mogą być dużo bardziej niebezpieczne niż podmioty klas Euclid czy nawet Kitter. Klasa Euclid oznacza, że obiekt albo nie został jeszcze dostatecznie zrozumiany, albo jest na tyle nieobliczalny, że niemożliwe jest jego pewne zabezpieczenie. Zazwyczaj nie stwarzają one wysokiego zagrożenia. Bardzo często klasę Euclid stosuje się jako klasę przejściową, zaraz po przejęciu anomalii, która po odpowiednich badaniach jest ewentualnie zmieniona na inną. Klasa Kitter oznacza anomalie wrogie w stosunku do fundacji oraz ludzkości. Wymagają one rygorystycznych i skomplikowanych procedur bezpieczeństwa lub nie mogą być w pełni zabezpieczone przy wykorzystaniu obecnych technologii. Cały wysiłek badawczy ma pozwolić skutecznie je zabezpieczyć lub, jeżeli to konieczne, opracowanie sposobu na ich neutralizację lub zniszczenie. Czasami mówi się jeszcze o czwartej klasie obiektów, zwanej Taumiel. Test zamkniętej skrzyni mówi o nim następująco. Jeżeli twój obiekt jest skrzynką, to prawdopodobnie powinieneś nadać mu klasę Taumiel. Są to ściśle tajne anomalie, z których pomocą fundacja zabezpiecza bądź neutralizuje inne, zazwyczaj z klasy Kitter. Sam fakt ich istnienia jest objęty klauzulą ściśle tajne. O stopniach tajności pomówimy w przyszłych filmach. W uniwersum Fundacji SCP obowiązuje kanoniczność selektywna, co oznacza, że nie trzeba uznawać istnienia większości elementów, w tym klasy Taumiel. Poza wymienionymi wcześniej klasami występują jeszcze dwie drugorzędne klasy. Pierwsza z nich, zneutralizowane, odnosi się do obiektów, które albo przestały wykazywać efekty anormalne, albo zostały zniszczone. Druga to obiekty zrozumiane. Zostały one w pełni zrozumiane, a to, co uznawano w nich za anormalne, da się wytłumaczyć przy wykorzystaniu obecnego stanu wiedzy lub są one na tyle powszechne i znane sferze publicznej, że niemożliwym jest ich zabezpieczenie. Jak już wcześniej wspomniałem, w uniwersum SCP obowiązuje kanoniczność selektywna, a klasy obiektów nie są dokładnie sprecyzowane. Można stworzyć własne klasy obiektów, ale jest to wysoce niezalecane. Często spotyka się to z negatywnym odbiorem wśród społeczności, a od autorów wymaga się usprawiedliwienia ich powstania i wykorzystania. W tym momencie kończymy ten odcinek. W przyszłych poznamy odpowiedzi na resztę pytań związanych z fundacją. Jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić pod nim oceny,
A także, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych filmach, możesz zasubskrybować mój kanał. Cześć.